Siemano ludzie, witam w gruncie, z Become Human, kontynuujemy naszą zabawę. Klub Eden, aha, czyli klub GoGo dzisiaj, tak? Kona doprowadzi? Mam wrażenie, że mi ktoś ryje wiertarką w czaszce. Było nie chloć. Jesteś to tu? To adres z raportu. Okej. No dobra. Było nie chloć. Że do jedy mają jeszcze prawo jazdy do tego? No Konor, no chciałem powiedzieć, że awaryjne byś się mi włączył. Najseksowniejsze androidy w mieście. Ja już wiem, czemu ci tak zależało. Tam pierdolisz, Hank. O ja pierdolę. No widać, że klub GoGo. Mam nadzieję, że tylko gołych cyców nie będzie. Bo YouTube mi zdejmie film. Chyba nie odbierzecie mi licencji, prawda? Nie miałem z tym nic wspólnego. Myślę swoje całe... Nawet dla pedałów to jest. Cześć Hank. Cześć Ben, jak tam? To tamten pokój, a tak przy okazji Gavin też tu jest. A, świetnie. Umarlak i dupek, na to czekałem. A jak? No Jezus, tego gnaja tu brakowało. Nie macie kurwa co robić? Spierdalej, chamie. Do wszystkich spraw z udziałem androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. Taki zbok, który trochę przedobrzył z zabawą. Rzucimy okiem tak czy siak, jeśli można. Dobra, spadamy. Zaczyna tu walić gorzało. Chuj ci w dupę? Dobranoc, poruczniku. No, dobranoc. Chciałbym ten kulturalny, a nie jak tamten u dwa szczyly. Dobra, zbadaj ofiarę. Co my tu mamy? Analizuj. Tyrium. Ej. Konor, ale z ciebie oblech. Teraz się spawiuję. No, powiewałeś dopiero co w domu. Dobra, diagnozuj. Ktoś uszkodzony, ktoś uszkodzony. Dobra, android zbadany. Teraz czas na koleżkę naszego. Uduszenie? Bo ma potem... białka ma czerwone. Podeszły mu krwią, więc... może być uduszenie. Ślady duszenia, no właśnie. Białko podeszło krwią, więc mogło być uduszonko. Zawał serca. No to zawał czy nie zawał? Zawał serca. Przyczyną zgonu nie był zawał serca. No to kurwa zawał czy nie zawał, no halo? Zduj ta wyjście. Dobra, co my tu mamy? Ja została uduszona. Dobra, czyli duszonko weszło. Okej. Okay. Nie umarł na atak serca. Został uduszony. Tak, widziałem ślady na szyi. Ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Na ostro. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Let's do this. No dawaj, bo mam czas ucieka. Dobra, uspokój się. Wszystko jest w porządku. Chcemy wiedzieć, co tu zaszło. Czy on... on nie żyje?
Tak, on nie żyje. Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz za razem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Co jeszcze pamiętasz? Pośpiesz się, nie mamy czasu. Kiedy ja naprawdę nie wiem, nie... Ja nie byliście wiem, nie tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? I chuj w dupę. Fuck. Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem. Może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Znać świadków się do androidów. Znałeś ofiarę? Nie, może był tu dwa czy trzy. Mogę pogadać z tym gościem, czy nie? Albo z tą babką? Albo swoje i wracają do siebie. Były wcześniej. Nope. Dobra. Żadnych. No, raz. Straciliśmy model 20. Z tego co widzę, można do niej podejść. Zniknął. Nie wiemy, co się stało. Brak linii papilarnych. Spróbuj ponownie. Zapewne nie macie tu żadnych. Hank, wykosztujesz się trochę. Panie poruczniku. Podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. Wynajmie pan te Tracy? Connor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku. Niech mi pan zaufa. Witaj. 30 minut kosztuje $29. Dolar za minutę? To nie jest złe. Będę się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany. Klub Eden życzy wielu przyjemnych rad. Proszę bardzo. Miło cię poznać. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, co teraz? Co ty robisz? Wchodzę do łba. O, mam tutaj kogoś. Bieskowłosa to jest jeszcze w kierunku wejścia. Dobra. Widziała coś. O czym ty mówisz? Co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co 2 godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Kurwa, dobra. Ona mogła coś wiedzieć? Spróbujmy z tym. Obym nie żał. Musiałeś tak kręcić tą swoją dupą. O, mamy ją. Była do klubu. Poszła gdzieś tam do kierunku. Widział tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Ta mogła ją widzieć. Są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieskowłosą Tracy? Dobra. O, mamy ją. Do czerwonego pokoju. Dobra, poszedł do czerwonego pokoju.
Nie wiem, ten ją widział. Dawaj łapę. Bo musiałeś się tak kręcić jak gówno w przedamblu. No bo to nic nie widział. Android nic nie widział. Czekajcie, ona stała tutaj. To najlepsze pole widzenia mieli tutaj ci. Ile w ogóle patrzyli się w tę stronę? Kurwa chuj. Chuj nie ablet. Nic. Niebiesko włosa to nic i tędy nie szło. O. Chyba tam ktoś idzie. O, mamy ją. Weszła do niebieskiego pokoju. Dobra. I weszła tutaj. I teraz tutaj kto miał najlepsze pole do widoku? Może tego woźnego na początek spytajmy. Jego nawet spytać nie mogę. Zajebiście. Dobra, tamten raczej średnio coś widział, chyba że ta tutaj coś mogła widzieć. Bo tamten miał filar przed sobą. Tutaj coś baby coś widziała, czy nie? O, mamy ją. Chowała się w pokoju. Dobra. I ona się schowała w tym pokoju. Available. Kurwa, nie ma jej tutaj. Gdzieś indziej mi spierdoliła. Teraz mogę go ten przeszukać? A teraz mogę go ten przesłuchać, okej. Dobra, o, ktoś tam szedł. Mamy ją. Uciekła z drzwiami dla personelu. Dobra, mamy ją. Ladies and gentlemen, we got him. Kurwa mać, co tu się w ogóle dzieje? Ladies and gentlemen, we got her. We got her. Dobra. Czekaj. Ja się tym zajmę. Szukaj magazyn. To nie powinno być ciężkie jakoś specjalnie. Kurwa! Za późno! Niekoniecznie. Mamy być niebieskowłosa. Mamy być niebieskowłosa. O kurwa, to jest kilka niebieskowłosych. A mamy tutaj jeszcze Tyrium. Krople niebieskiej krwi, dobra. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W defekcie? Chryste, spójrz tylko. Mamy ją! Mamy ją! Cy, quick time event! Ani kroku! Jeden na jeden? Lubię to. Wywalaj. O ty kurwa. Patrz jak się zapiera. Wywalaj. Dobra, dobra. Szybokę zrzuciła. Tamten to się bawi z nią. Przewróć. Oto suko. Yep.
Okej. Szybko! Uciekają nam! Gdzie? Już mnie tu na glebę. Oła, kurwa. Kiedy on zmaltretował Tracy, wiedziałam, co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć się w jej ramionach i zapomnieć o ludziach, smrodzie ich potu i okropnych słowach. Chodź, idziemy. Może to i lepiej. Jeśli tam dojdą, są zboczenia. Ale jeśli tam dojdą, występują związki homoseksualne. No, a na Steamie zrobiłem, że defekty zginęły. Miałem, że defekty uciekły. Ciekawe, co jest tutaj jeszcze. Bo tutaj. Kurwa. To jest opcji. Mi się ciekawi, co tutaj by było. Nie wiem, no pewnie sobie sprawdzę jeszcze na YouTube, jakie były wyjścia. Bo w sumie mnie to ciekawi dosyć mocno. Co tym razem? Kara. Tym razem kara. Dobrze, że Zlatko miał auto. Nasza mała Alice nie będzie musiała marznąć. Widziałem je kiedyś w garażu. Nie wiem, czy Zlatko w ogóle go używał. Ci ludzie, z którymi się spotkamy. Skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo? Albo kolejna pułapka? Wiem tylko, że one w to wierzyły. Zanim Zlatko ich nie zabił. Nadal nie odnaleziono androida AX-400, który zaatakował właściciela na przedmieściach Detroit. Policjantom prawie udało się go namierzyć, ale niestety znowu stracili trop. Opis androida trafił do wszystkich miejscowych oddziałów policji i wciąż trwają poszukiwania. Konflikt arktyczny przybrał dziś rano nowe oblicze. Według najnowszych doniesień, patrolujący region okręt podwodny USS Iowa zniknął z radarów zaraz po tym, jak wynurzył się w celu dokonania. Obfite opady śniegu w Detroit. Wykryto usterki. Włączono hamulce awaryjne. Co tu się stanęło się? Coś by się silnik fagotował? Kiepsko to wygląda. Zostań w środku, Alice. Thank you.
silnik się zagotował. To nie płyną chłodnie, czego nie mieli, czy co? Co teraz zrobimy? Bo ja wiem. Pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, ale jest zamarznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, Kara. Znajdź schronienie. Ma takim za dupy, to będzie ciężko dosyć. To jest jakiś drogowskaz. Pszczone wesołe miasteczko chyba. Pirate's Cove? Tam coś jest. Puszczone wesołe miasteczko. Nie możemy siedzieć na mrozie. Chyba już dawno tu nikogo nie było. Kurde, ja ci tu znajdę jakieś schronienie dobre. Znalazłaś coś? Nie. Nic, gdzie można by przenocować. Wydana konstrukcja. Wycinek wiatr dla Alice. Jakiś budynek dobrze osłonięty by się przydał. No tutaj też tak się średnio. Nie, tutaj też tak. To miejsce jest w rozsypce. Średnio. Ciężko będzie znaleźć tu schronienie. Tutaj coś jest. Jakiś budynek. No, wygląda całkiem nieźle. Wygląda całkiem nieźle. Można spróbować. W sumie tak nie mamy innego wyjścia. Ja to zrobię. Dawaj, siłaczu, kurwa. Wykras. Dobrze mieć takiego goryla przy sobie. Jeb, kurwa. No i proszę. Nie pan, drogi tale facet jednak. Z buta wjechał. Nic lepszego raczej nie znajdziemy. Spróbujmy się rozgościć. Zajmę się ogniskiem. Dobra, przygotuj łóżko dla Alice, zajrzyj do torby Lutera. Co my tu mamy? Jakaś ulotka. No, poduszka jest. Nie jest źle, nie jest źle. Rozpalę je tutaj. Dzięki temu nas nie zadymi. Kurwa, nie teraz. Wait a second. Ty pójdziesz do szkoły, a ja może do pracy. Będziemy jak oni.
przeciętni ludzie. Dopóki jesteśmy razem, nic innego się nie liczy. O kurwa. Chodź. Ale żeś dojebała do pieca teraz, ja jebie. Ale żeś teraz do pieca Alice dojebała, ja pierdolę. Bo tutaj mamy jeszcze jakieś te rzeczy do ogarnięcia. Broń. Zostało trochę ciastek. Masz ochotę? Nie, nie jestem głodna. No Alice, ty nic nie jesz. Musisz coś zjeść, halo. No, buziaczek w czółeczku na dobranoc. Słodkich snów. Słodkich snów. Opowiesz mi bajkę, Kara? W swojej pamięci mam 9000 bajek na dobranoc. Znajdzie się coś dla ciebie. Jeszcze jak? Księżniczka, no co się rycerz? Księżniczka. To będzie bajka o pewnej księżniczce, która... Nie, nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. A, okej. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce. Która nie chciała się już więcej bać. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... w głębi duszy wiedziała, że nie może. Wtedy spotkała robota, który miał słuchać poleceń swojego pana. Ale w końcu poczuł, że powinien się przeciwstawić. Więc sobie postanowili, że uciekną razem. Żeby poszukać lepszego życia. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw. Ale... ale trzymali się razem. I pokonali je wszystkie. Na swojej drodze spotkali... goryla. Innego robota, który opuścił pana, żeby ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Dotarli do wymarzonego miejsca i żyli długo i szczęśliwie. Bajki zawsze mają szczęśliwe zakończenie, ale w życiu rzadko tak bywa. Kurwa, ty jesteś mądra. Niby dziecko, a może jeszcze. Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. Niby kurwa dziecko, może jeszcze od niejednego człowieka. Tak. Tak, oczywiście. Dawaj, Luther. Nie wiem, że to jest dopiero młode dziecko, ale mądrzejsze niż nie jeden stary człowiek. To słodkie dziecko. Tak. Kurwa, łzy mi poleciały. Jest bardzo dzielna. Wiesz, co zrobisz, jak już dotrzemy do Kanady? Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. Lubię to słowo. Ale jeszcze nie wiem, co ono znaczy.
Masz jakiekolwiek wspomnienia z przeszłości? Sprzed zlatki? Nie. Mój model stworzono do przenoszenia ładunków. Mogłem pracować w dokach albo w fabryce. To, kim byłem, nie ma znaczenia. To nie byłem ja. Ważne, kim będziesz. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie. Co masz na myśli? Co jest, kurwa? Kara! Androidy zombie! Kurwa, androidy zombie. Ron Alice, kurwa. Luther, bierz giwerę. A wy to kto? Czego chcecie? Zostawcie nas! Nie bójcie się. Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej... To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No chodź, Kara! Chyba nie masz większego wyboru. Kurwa, z takim gorylem to jej nic nie grozi. Zapraszamy! Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! Widzę, żeby się uśmiechała. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. Chuj się popłakałem. O kurwa. Dobra. O jest. Większość tu jest zrobiona. Dobra, ludzie. W tym odcinku to było na tyle. Większość się spodobał, coś daleka, osoba z dzwonem. I do zobaczenia jutro, a ja idę się wypłakać. Elo.